Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku czwartego sezonu Daj Jednego. Dzisiaj mam coś bardzo nietypowego i odcinek nagrywam tak naprawdę niespodziewanie, bo wszedłem dzisiaj na mieście do chińskiego sklepu, do którego wchodzę co jakiś czas i znalazłem chipsy przekładane kremem o smaku zielonej herbaty. I to rzekomo faktycznie są chipsy, bo krakersy czy ciastka, z których jest to złożone, są z ziemniaków podobno, więc nie pozostało mi nic innego jak sprawdzić to razem z wami. O kurde! I już pierwsze zdziwko, a raczej w ogóle nie jestem zdziwiony, bo w krajach azjatyckich mają właśnie tendencję do robienia czegoś takiego. W ten sposób nie ratuje się żółwi, ani żadnych innych zwierząt, które w plastiku i innym syfie, które w wodzie ląduje, mają tendencję do pakowania wszystkiego oddzielnie, nawet w dużym zbiorczym opakowaniu. Jest to faktycznie bardzo cienkie. Tego kremu w ogóle nie widać. I powiem wam, kurde, że pachnie jak ziemniak. Zdecydowanie wchodzi w zapach jakiegoś pieczonego ziemniaka albo samej skórki z ziemniaka, który został właśnie upieczony. Będzie dziwne na pewno. Czy będzie dobre, to się okaże. Smacznego! Pierwsze w życiu chipsy przekładane, nie dość, że o smaku zielonej herbaty, matcha, to jeszcze przekładane. W mojej definicji słowa chips to oczywiście wchodzi bardziej w ciastko. Jest mimo wszystko słodkie, jest odrobinę słone, ale to jest nadal ciastko. Ja tego jako chipsy nie traktuję, nawet jeśli ten cracker z ziemniaku zrobiony był. Mamy tutaj w środku opakowania żółte i mamy w środku opakowania zielone. Dlaczego ten, kto to produkował, nie zrobił tego krokodyla czy tej żaby zielonej, tylko żółtą, a tego gościa w żółtym hełmie zrobił zielonego, to nie mam bladego pojęcia. W opakowaniu jest 12 takich ciastek. Oto mój kot, Hisako. Przywitaj się, powiedz cześć mamie, jeżeli mama ogląda lub będzie oglądać filmik. Kupiłem je w tym chińskim sklepie, dobrze, nie chcesz mnie widzieć, za funta po zredukowanej rzekomo cenie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja jestem Marcin, to jest Hisako. Na razie, trzymajcie się. Dobranoc.